Witam Państwa na drugim finale wielkiej akcji charytatywnej dla Grzegorza. Dla Grzegorza, którego zbieraliśmy na lek Entresto przez calutki tydzień. Przez calutki tydzień udało nam się zebrać, nie wiem, czy jak to się nazwać, niebagatelną czy bagatelną, nie wiem, kwotę 1170 zł. I właśnie nadszedł ten dzień, nadszedł ten piękny dzień w dniu 17 grudnia 2019 roku, kiedy ja te wasze pieniądze mu przeleję na konto, a wy będziecie wszystko widzieć za sprawą czarodziejskiego czerwonego guzika, którego tam będziecie mogli widzieć. Jedno kliknięcie już będą wysłane. Także ja otwieram czat. Ja otwieram czat, żebym wiedział. O, witam Bożenka, witam Gelek. Tak, wiem, że obraz się zatrzyma, ale już jest dobrze. Witam całą moderację, witam Iwonę. Także cieszę się, że w ogóle cała akcja wypaliła. Cieszę się, że tak powiem, że udało się to wszystko zorganizować. Wielkie dzięki dla Ciebie, Przemek, dla wszystkich organizatorów, moderatorów. Wielkie podziękowania dla Małego Kotka za zorganizowanie całej tej akcji, jak również dla wszystkich ofiarodawców, darczyńców za wszelkie wpłaty. Także bardzo serdecznie dziękuję. Mi też jest bardzo miło. Jestem dumny ze swoich widzów, że tak wspólnie pokierowaliśmy tą całą akcją. Jestem też wdzięczny Małemu Kotkowi, że tak właśnie był koordynatorem. Znowu muszę użyć tego słowa, że był takim kołem zamachowym całej tej dokładnie całej tej akcji. No, mamy 14 oglądających w tej chwili. No, ja widzę 16 osób. Oczywiście. Ja tam podliczyłem w ogóle, to jest tych donatorów było podczas całej akcji charytatywnej 31. 31 wspaniałych. Co, dokładnie. Co poprzedniej akcji było gdzieś więcej chyba tych donatorów. Więcej było donatorów, ale mniej pieniędzy było zebrane. A tu jednak 31. I szczególne podziękowania się należą pierwszej Złotej Trójce, to ja powiem. Kameleon, wielkie dzięki. Dziękujemy. Tixi Podzie, też wielkie dzięki. I Bożenko, też wielkie dzięki za twoje serducho. Też. Oczywiście. Bardzo serdecznie dziękuję. Masz tutaj też podziękowania na żywo od samego Gelka. Także co, no możemy zaczynać. Miejmy to już za sobą, tylko ja jeszcze się połączę tutaj z Małym Kotkiem. A no dobry wieczór wszystkim. Ja sobie głos wyciszyłam, żeby mi tu nie mutowało z wami. Ale obraz widzę, żeby nie było. Dobry wieczór, witam bardzo wszystkich milutko. Witam oczywiście Przemek Ciebie, witam Gelka. Witam całą moderację i witam wszystkich uczestników dzisiejszego streama charytatywnego, przekazanie pieniążków bezpośrednio od Przemka dla Gelka. Słuchajcie, ja tylko króciutko chciałabym Wam bardzo, ale to bardzo ze swojego serducha bardzo wszystkim podziękować tym osobom i nie tylko zresztą, którzy się w jakiś sposób przyczynili do całej tej zbiórki po raz kolejny, oczywiście drugi. Ja osobiście chciałabym bardzo podziękować moderacji u Przemka na kanale. Bardzo naprawdę za wszystko. To nie tylko za moderowanie streama, ale za wszystko, co wiązało się z charytatywnym streamem, żeby go naprawdę dopiąć tak, jak potrzeba. Bardzo, bardzo ode mnie dziękuję. No i co, Gielek? Ja się bardzo cieszę, że udało się nam zebrać naprawdę konkretną kwotę, że przewyższyła pierwszego streama charytatywnego. Naprawdę ja, nie tylko Przemek ma stresa, zresztą ja też,
Myślę, że tu wszyscy mamy stresa, bo dzisiaj było naprawdę gorąco, ale największego to chyba Przemek ma. Przemcio, uśmiechnij się tak ładnie. Ja jeszcze raz mówię, bardzo dziękuję, ja się bardzo cieszę, że udało się to zrobić. No i co, Gelek, ode mnie dużo zdrówka, trzymam kciuki i myślę, że zawsze, ale to zawsze będziesz mógł liczyć na nas właśnie odnośnie pomocy zdrowia dla ciebie i myślę, że nie tylko. Dziękuję oczywiście Radiu Bryland za uczestnictwo, między innymi właścicielowi Radia Bryland, Wojtkowi Kameleon, który też się tu przyczynił. No, Kameleon. Także myślę, że będzie więcej niespodzianek, bo coś mi tu krzaki mówią, że chyba będą. Gelek oczywiście dla ciebie. Bardzo także serdecznie. Ja bardzo dziękuję. No i co, do spisania na czacie, no. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. No, ja po prostu już schodzę ci, Przemek, z telefonu i będę uczestniczyła w pisaniu i obserwacji. Także dziękuję jeszcze raz. Dziękuję wam, kochani, wszystkim. I naprawdę ja polecam do pomocy każdemu danie tego dobrego serca i danie tego gestu, złotówkę czy jakąkolwiek inną kwotę. Naprawdę warto pomagać. Uwierzcie, warto. Wyślij. Jeszcze raz. Wyślij. A, SMS-kod przyjdzie. No tak, właśnie, SMS to jeszcze to nie wszystko. Fałszywy alarm. To jeszcze nie to wszystko, bo trzeba SMS-kod wpisać. Dobra, on jest i tak zakryty. Widzicie, co to za nerwy? Co to za nerwy są? Naprawdę, co to za nerwy? Ale dobra, jeszcze raz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, jeden. Poszło. O, już jest, poszło. Kochani, brawa. Te brawa się należą dla was, bo bardzo, bardzo dużo zrobiliście. Pomogliście kolejnej osobie, a jest nią Grzesiek. A teraz wam jeszcze pokażę status. O, pokażę wam status, żebyście widzieli, żebym nie był gołosłowny, jest wysłany, wysłany, tu kwota, jest wysłany i brawo, brawo ja, brawo wy, brawo, brawo ty. Brawo wszyscy. No. Także dokonaliśmy, a teraz się ponownie łączymy z Gelkiem. Cześć, cześć. Grzesiu, już się dokonało, już się dokonało. Wiem, wiem, założyłem, wielkie dzięki. No. Dziękuję. Nie? Zauważyłem właśnie. O, witam Wojtka Kameleona. Już. Bardzo wielkie, Wojtku, dzięki za wpłaty. No, zająłeś pierwsze miejsce, za co bardzo serdecznie chciałbym ci podziękować. Przepraszam, że dopiero w tym momencie, ale akurat nie było możliwości wcześniej. Także z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję za twoje zaangażowanie. Dziękuję również wszystkim pozostałym osobom, tak jak już wcześniej odmieniłem, którzy również bardzo mocno uczestniczyli w tej akcji. No, nie ma co ukrywać, dzięki wam będę miał możliwość wykupienia tego, no, bądź co bądź drogiego lekarstwa, za co jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Ja również bardzo serdecznie po raz kolejny dziękuję. No i myślę, że będziemy się widywać tutaj albo u Przemka, albo u mnie na
jakichś tam streamach, do których serdecznie zapraszam. Zapraszam także do subskrypcji i do lajkowania Grześka kanału Gelek. Po wpisem Gelek, taki misiek pluszowy jest. To tam no tam możecie... można sobie kliknąć przy mojej tej ikonce i przejść na kanał, ewentualnie tam zasubskrybować od razu, jeżeli... Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Nie zatrzymuję was, bo to już no pora bądź co bądź 21.01. Nie wiem, jakie Przemek dalsze plany masz odnośnie streama prowadzenia. Także głos oddaję do studia. Tutaj też dziękuję Fundacji Kawałek Nieba, która wzięła pod swoje skrzydła Grzegorza. No i życzę im też uśmiechu, żeby podopieczni mieli uśmiech na twarzy, żeby nie... Żeby nie tracili ducha. Tak. Żeby nie tracili ducha, żeby wiedzieli, żeby zawsze cieszyli się każdym następnym dniem, no bo...